Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale z super gościem z kanału King Beauty, to Kinga. Tak. Przywitajcie ją brawami z drugiej strony kamery. Słuchajcie, spotkałyśmy się, bo chciałyśmy coś dla was nagrać, coś dla was razem przygotować, skoro już mamy taką sposobność, żeby po prostu razem być. Jak wiemy, YouTube łączy ludzi, więc i nas połączył. Dzisiaj przybywamy, żeby wam pokazać coś śmiesznego, więc postanowiłyśmy wymyślić totalnie coś, czego jeszcze nie było na żadnym kanale. Ja wymyśliłam pytania dla Kingi, Kinga dla mnie, część pytań jest u mnie, część u niej. Jeżeli jesteście ciekawe tego, co sobie nawzajem przygotowałyśmy, trochę takiego, wiecie, zawstydzającego, trochę upokarzającego, żeby było śmiesznie, wiecie o co chodzi, to koniecznie zostańcie z nami dalej. Możecie się trochę nawet z nas pośmiać. Tak. Także, słuchajcie, link do... Wstydzimy się tego, tak. Może być głupio, może być śmiesznie, tak, ale dokładnie. Ważne, że dobrze się bawimy. Dokładnie. I ważne, żebyście się wy też dobrze bawili. Także filmik, który jest u Kingi na kanale, w opisie się znajduje u mnie. Także koniecznie wbijajcie na kanał do Kingi, żeby zobaczyć, jak ja odpowiadam na pytania. Także słuchajcie, zaczynamy i tutaj zadaję 5 pytań do Kingi. Także let's go! The party started! Tak. Pierwsze pytanie! O, boję się! Zaśpiewaj piosenkę Last Christmas! O Jezus, to taką... No. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Pięknie! Brawo! Widzicie? To naprawdę było takie wyzywające, w sensie Laura przed tym powiedziała, że ma dla mnie wyzwanie i stwierdziłam, że tak, to chyba będzie coś, co zaśpiewają. No nieźle. Dobra, kolejna rzecz dla Kingi. Twoje powiedzonko, które najczęściej używasz jest dla ciebie charakterystyczne. Tak jak na przykład dla mnie, że ja mówię w filmikach co chwilę po prostu. A ja też tak mówię. Ja dokładnie mam to. Ale albo coś takiego, wiesz, chodzi mi, że na przykład twoi znajomi na przykład się z ciebie śmieją z czegoś, że ty że to jest takie bardzo charakterystyczne dla ciebie. Mam coś takiego, że na przykład jak coś mi nie wychodzi albo... Jest taka sytuacja, ciężko mi to teraz tak przeobrazić do was, ale jak coś mi nie wychodzi i na przykład, no nie wiem, włosy mi się nie układają, tak przykładowo mówię. Tak, jak mi teraz. To mówię tak, o Boże, zabij je, na przykład z kim stoję, na przykład mówię do mojego chłopaka, o Boże, zabite włosy, co to ma być, albo... no nie wiem, coś mi się nie układa, prześcieradło, cokolwiek, mówię, Boże, zabij to. I czasami jest tak, że nawet moje koleżanki do mnie to przejmują i mówią, o Boże, zabij go, zabij to, zabij tamto. I to jest takie trochę dla kogoś, kto nie zna tego powiedzonka, może być dziwne, ale moi znajomi właśnie mnie rozpoznają z tego i też czasami ich zarażam tym. Czyli po prostu, że jesteś influencerką jesteś. No, a ja zawsze, wiecie, to moje po prostu, to już... A ty też masz po prostu się każdy ze mnie śmieje z tego po prostu. Ty masz dużo takich powiedzonych, no. Nie mogłabym się chyba zdecydować na jedno. A ja się na przykład? No taka, takie masz różne z angielszczenia, polszczyzny, dużo takiego angielskiego dajesz. No ja nie wiem jak mam... No, Rachel! Coś takiego, tak, albo oh right, oh yes, no, of course. Oh right, oh yes, of course. I tak chodzisz sobie i coś tam mówisz i to jest taka Laura. Albo how cute! Tak, dokładnie. Taka Laura właśnie. Albo jak układałyśmy tutaj tło, to... Czy tam wcześniej było... Laura mówi, musimy sobie zrobić takie cozy tło. No, to jest takie coś, bo to wiecie, to jest takie moje też trochę zboczenie z pracy, bo ja po prostu w pracy więcej mówię po angielsku niż po polsku i ja później mi jest czasami ciężko znaleźć jakieś polskie słowo, które będzie oddawało nazwę tego czegoś, co chcę powiedzieć, wiecie o co chodzi. Dobra, i teraz słuchajcie, wyzwanie kolejne dla Kingi. Boję się. Chcę, żebyś powtórzyła słowa. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Ale ty to umiesz powiedzieć, bo no. Tak sobie wybierać już to. Jeszcze raz. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Brawo! Jak klawy, jak przedszkolu. No. Bo się trzeba skupić, no, nie? Tak, no. A umiesz to takie długie nazwisko? Żeńskie. Konstantynopolitańczykiewiczówna. Konstantynopolitańczykiewiczówna. Widzisz? No. Też wyszło, no ale trzeba się skupić. Trzeba, no trzeba, bo to wszystko... Fajnie. Słowa. Nie zaglądam. Obawiam. Nie zaglądam, nie zaglądam. Piąte, ostatnie wyzwanie dla Kingi. Znajdź książkę, którą masz tutaj gdzieś w pobliżu. Otwórz ją na randomowej stronie. Randomowej stronie? To jest Laura. Na przypadkowej stronie. I wybierz sobie.
sobie zdanie, znaczy nie wybierz, tylko ostatnie zdanie, które po prostu będzie na tej wybranej przez ciebie stronie, to wstaw co drugie słowo określenie po nagu bez majtek. Jakie? Po nagu bez majtek. Po nagu bez majtek? Tak. Wiesz, o co chodzi? Okej, już idę szukać. Tak. Kinga poszła po książkę. Jeju, co ja tu widzę? Oh my god! O nie, teraz będzie jak ja mam pierwsze książki pod ręką. Nie! Uwaga, na pierwszym miejscu u Laury. Grey, ale to jest oczami Krystiana. Ojej! No to tutaj te określenia po nagu bez majtek mogą troszeczkę stracić na śmieszności, słuchajcie. No ale dobra. Kinga otwiera na randomowej stronie. Strona 510 jest... co drugie słowo? Tak. Albo co wybrane, o może tak. Ale tak, żeby było tego jak najwięcej. Po nagu bez majtek. I to ma być w jednej frazie. Dobrze. Otwieram po nagu bez majtek, spodziewając się użyć za nimi Taylora po nagu bez majtek lub kogoś z opinii hotelowej. Ale przed mną stoi Anna po nagu przez majtek, bez majtek. Skrępowana i prześliczna po nagu bez majtek. No widzicie, mówiłam, że w Greju to nie będzie śmieszne. Ale będzie jakiś dobre. Kryminał, to by było gorzej, ale dobre to jest, no. Tylko ja się bałam w ogóle, że otworzę na... Jeszcze raz. Tylko, że ja bałam się, że otworzę na takiej stronie, gdzie w ogóle będzie hardcore, jakaś taka historia, że te... Aha! To w ogóle będą nic. Tak, dlatego ja właśnie chciałam powiedzieć, jak ty wzięłaś tę książkę, ja myślałam, że weźmiesz tamte klub koneserów zbrodni. O Jezus, a ja widziałam już wcześniej tak. Ale słuchajcie, no ten Grey to tutaj po prostu, no to nie było w ogóle nic szałowego. Po nagu bez majtek w Greju, słuchajcie. Oczywiście Laurka jak zawsze przejęła większość filmu swoją gadaniną, bo to już po prostu jest taka moja natura, tak beznadziejna. To jest twój kanał przecież, prawda? Także słuchajcie, dajcie znać, czy wedle was te wszystkie zadania i pytania do Kingi były z mojej strony kreatywne. Koniecznie dajcie kciuki do góry, jeżeli wam się podobało. Ja i jeżeli chciałam podziękować. Uważacie, że było śmiesznie. Muszę ci wchodzić w zdanie. Weź mi w zdanie. Jesteśmy bardzo podobne i obie lubimy gadać, więc to jest tak, że możecie też odnieść takie wrażenie, że jedna za drugą mówi, ale nam to nie przeszkadza. No, że, albo że się przekrzykujemy tak, na przykład. Tak, ale nam to nie przeszkadza, bo tak się jakby uzupełniamy. I powiem ci, że postarałaś się z tymi wydaniami. Tak? Ja wiedziałam, że coś będzie takiego fajnego, śmiesznego, ale to po prostu z tym zaśpiewaniem to kosmos, no ale fajnie. No, to się cieszę. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszamy do mojego filmu na drugą część 5 pytań. I ja będę odpowiadać, będę z siebie robić błazna. Także słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Koniecznie subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej takich filmików widzieć ogólnie i mieć powiadomienia o nich. No i również wbijajcie do Kingi na kanał i ją zasubskrybujcie koniecznie, ponieważ ona robi bardzo fajne filmy, jest w ogóle bardzo fajną osobą, także koniecznie wbijajcie. A dzisiaj dziękujemy wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa!